Polskie Radio Chicago 10.30. Specjalny gość w Radiu 10.30, trener polskiej reprezentacji Czesław Michniewicz. Witam pana, panie trenerze. Witam serdecznie. Panie trenerze, muszę rozpocząć od gratulacji, bo takiej okazji jeszcze nie było. I to gratulacji muszę panu powiedzieć w imieniu też kibiców, którzy tutaj w Chicago dopingują polską reprezentację, dlatego że no, nieprawdopodobne było to zainteresowanie tym, czy Polska pokona reprezentację Szwecji i awansuje na mundial w Katarze. Także wielkie, wielkie gratulacje. Dziękuję w imieniu przede wszystkim zawodników, bo to oni są najważniejsi, ale cieszy mnie to, że również tutaj w Ameryce jest olbrzymie zainteresowanie reprezentacją. Sam to odczułem, będąc już od kilku dni i w Bostonie, tutaj w Chicago, spotykając się z różnymi ludźmi, zawodnikami różnych akademii i tak dalej. Widzę, że olbrzymie zainteresowanie, jeśli chodzi o reprezentację. Nawet wczoraj pytałem chłopców, czy oglądali mecz i wszystkie ręce były w górze, że każdy oglądał ten mecz ze Szwecją, każdy chce być nowym Lewandowskim, Zielińskim i Szczęsem. Panie trenerze, ten mecz ze Szwecją to było nieprawdopodobne wyzwanie, bo pan oczywiście znał doskonale piłkarzy, doskonale pan zna polskich piłkarzy, ale no, okoliczności były niezwykle trudne. Tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, jeśli chodzi o ten mecz z reprezentacją Rosji. Potem miał pan tylko mecz ze Szkocją. I różnie ten mecz był też oceniany. Pan też nie był zadowolony. No i wychodzimy na Szwedów. Ile pan czasu spędził nad tym, aby po prostu przygotować drużynę do tego zespołu od strony taktycznej? To cały proces, on się zaczął dużo, dużo wcześniej. Początkowo skupiliśmy się tylko na Rosji, bo tak uważałem, że żeby zagrać finał, to trzeba najpierw pokonać Rosję. No, okazało się, że sytuacja, jaka wydarzyła się na świecie, fatalna sytuacja, spowodowała, że z Rosją nie zagraliśmy. No i później dwutorowo działaliśmy, obserwowaliśmy Szwecję, obserwowaliśmy Czechy, ale z tyłu głowy miałem, że to mogą być Szwedzi i im troszeczkę więcej czasu poświęciliśmy. Przygotowaliśmy się już odpowiednio wcześniej, przed meczem nawet Szwecja-Czechy, do tego spotkania. No a już najważniejszy dla nas był mecz ze Szkocją. To był pierwszy mój mecz w reprezentacji jako trenera, ale też pewne pomysły, które miałem w głowie, zostały zweryfikowane przez życie, jak to często bywa, przez kontuzję. I trzeba było podejmować decyzję, kto zagra ze Szwecją i w jakim ustawieniu, w jakim systemie, z jakimi założeniami. Myślę, że dla nas olbrzymim szczęściem było to, że była taka możliwość zagrania ze Szkocją, że ten mecz zagraliśmy, bo on podpowiedział mi pewne rozwiązania, na kogo mogę liczyć, na kogo w mniejszym stopniu mogę liczyć i co powinniśmy zrobić jako drużyna. No i ważne było to, że ten wynik udało się na końcu zmienić, prawda? Bo wbrew pozorom mecz tylko towarzyski, sparring, wszyscy widzieli, że to debiut, ale jednak gdzieś to zdobycie bramki w tej końcówce chyba podziałało niezwykle od strony mentalnej pozytywnie na piłkarzy. Tak, to był tylko mecz towarzyski, dla mnie bardzo ważny, bo pierwszy w reprezentacji, ale widziałem takie symptomy radości, może nie było euforii, bo nie było powodu do tego, bo tylko zremisowaliśmy w meczu towarzyskim, ale widziałem, że ta drużyna cieszyła się z tego, że udało się zremisować w trudnych okolicznościach, problemów nie brakowało i myślę, że to też był fundament pod później mecz ze Szwecją, bo ta drużyna jak gdyby poczuła się nawzajem, bo odszedł trener, przyszedł nowy trener, jest tylko z nami kilka dni i trzeba było coś wspólnie zrobić, żeby było do czego wracać i to się udało. Ten mecz ze Szwecją to kolejny mecz, który już można spokojnie zapisać do historii polskiej piłki nożnej. Z jednej strony przede wszystkim z tego powodu, że dał nam awans na mundial w Katarze, ale też no, dramaturgia tego meczu też była bardzo specjalna. Ta końcówka, prawda, mówię o pierwszej połowie i Góralski, który no, mógł dostać czerwoną kartkę i pana decyzja chyba już wtedy, właśnie o to chcę zapytać, czy już wtedy pan wiedział, że trzeba go zmienić? Tak, rozmawialiśmy z Góralem przed meczem i mówię, Góral, grasz do momentu, kiedy otrzymasz żółtą kartkę, bo później od razu cię zmieniam, po prostu, bo jesteś takim zawodnikiem, że nie zatrzymasz nogi. Jeśli będziesz miał żółtą kartkę, znowu zagrać tak samo twardo, to nie jest nic złego. On gra po prostu twardo, po męsku, ale czasami gdzieś jest spóźniony ułamek sekundy i dostaje za to kartkę. Powiedziałem mu, że w momencie, kiedy dostaniesz żółtą kartkę, ja od razu będę dokonywał zmiany. Poprosiłem go na bok po żółtej kartce, bo pamiętam 38 minuta, mówię, Góral, 7 minut do końca.
zrobimy zmianę w przerwie, ale nie możesz nikogo dotknąć. No i właśnie te słynne słowa górala mówi, że trzeba troszeczkę podostrzyć. Ja mówię, góral, ty już podostrzyłeś, ty już nic nie musisz podostrzać, tutaj wszystko jest okej, okay, ale wykonał fantastyczną pracę i to nie jest tak, że on tylko grał po to, żeby faulować, ale wykonał fantastyczną pracę i jestem bardzo zadowolony z jego postawy. Polska wygrywa, awansuje na mundial i te obrazki w telewizji, kiedy pan jest absolutnie wzruszony w sposób taki, zresztą pan chyba później powiedział w którymś momencie, że jakby cała radość z tego, że jest pan w piłce nożnej, wtedy się spotęgowała, prawda? Te łzy wzruszenia po tym meczu. Tak, bo teraz jak o tym rozmawiamy, czy gdzieś tam spoglądam na materiał, zdjęcia z tego fragmentu, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu i cieszę się bardzo, że moje szczęście jak gdyby zostało podzielone przez naród, bo ludzie też byli szczęśliwi w tym momencie, bo wiadomo było, że to będą trudne baraże o udział w Mistrzostwach Świata. Zmienił się trener, przyszedł nowy trener. Nie wszystkim było po drodze. Niektórzy chcieli jednego trenera, inni chcieli drugiego. Mówię o opinii publicznej. Wyszło tak, jak wyszło. Prezes Kulesza mi zaufał i na koniec dnia okazało się, że awansujemy. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu i cieszę się bardzo, że moi rodzice to oglądali, którzy byli ciężko chorzy. Tata zmarł tydzień później, ale to był najfajniejszy dzień w moim życiu. Ale ta historia już jest poza nami. Teraz czekają pana i polskich piłkarzy kolejne wyzwania. I teraz mam takie pytanie, bo są rozgrywki Ligi Narodów, mecze z Belgią, Holandią, Walią. Z jednej strony można powiedzieć, że ma pan idealnych przeciwników do tego, żeby przygotować reprezentację, ale ma to w sobie też duże niebezpieczeństwo, bo to są bardzo trudne drużyny do grania. Jak pan na to patrzy? Tak, na pewno bardzo trudne zespoły, począwszy od Walii, która zagra z nami mecz i za kilka dni będzie grała finał barażu Mistrzostwa Świata, czyli mogą pojechać też na Mistrzostwa Świata. No, wszystkie zespoły zagrają na Mistrzostwach Świata, to też dużo mówi. Z Belgią, z Holandią zawsze się gra trudno, ale z drugiej strony nie stawiamy sobie żadnych ograniczeń. Chcemy zagrać jak najlepiej te spotkania. To nie jest tak, że potraktujemy ulgowo te mecze. Dla mnie to są bardzo ważne mecze. Każdy mecz reprezentacji ma swój wymiar, ciężar ratunkowy. Wszyscy kibice kibicują naszej reprezentacji. Także będziemy starali się zagrać w optymalnym składzie, ale oczywiście będziemy też szukać rozwiązań, które mogą nam się przydać w listopadzie już w czasie mistrzostw. No właśnie, czy to jest tak, kwestia selekcji. No bo będzie pan mógł zabrać 26 piłkarzy ze sobą do Kataru. Pan prowadził reprezentację do lat 21, więc tutaj nie ma wątpliwości, że zna pan to następne pokolenie, które po prostu chce wejść do reprezentacji. No i teraz to jest chyba niezwykle trudne, żeby pogodzić to pokolenie, które pan zna z tej do lat 21 i z tą drużyną, która jest teraz. Ma pan już pomysł wymieszać ich, czy na przykład pozbyć się, ja teraz sobie mówię tak jak ja sobie myślę, pozbyć się tych już starszych zawodników i tylko pojechać tymi młodymi? Nie, absolutnie nie. Ja mam olbrzymi szacunek do wszystkich piłkarzy, którzy tworzyli reprezentację przez lata, od czasów Adama Nawałki, poprzez Jurka Brzęczka, poprzez Paulo Sousę. Oni mają olbrzymie doświadczenie i na pewno ci, którzy sportowo, oceniam ich sportowo bardzo wysoko, będą w stanie pomóc reprezentacji, mogą być spokojni o to, że nie będę poświęcał ich kosztem moich zawodników, z którymi dwa pokolenia, powiedzmy, reprezentacji, bo i nawet 96 rocznik na początku był najstarszy, później 98, z którymi pracowałem i 14 z tych zawodników już było na zgrupowaniu teraz z nami, także nie przypadek, że Siderski, Buksa czy Klimala też grali u mnie w reprezentacji U21, i przyjechałem, żeby się z nimi spotkać, zobaczyć, jakie są dyspozycje, porozmawiać z trenerami. Także nie ma żadnego klucza, jeśli chodzi o powołania na te najbliższe mecze, na najbliższe Mistrzostwa Świata, które się odbędą w Katarze, jeśli chodzi o to, że ktoś umie grał, ktoś nie grał. Każdy, kto jest sportowo potrzebny reprezentacji, może liczyć na powołanie. Losowanie mundialu: Argentyna, Meksyk, Arabia Saudyjska. Jak ja zobaczyłem, że pan powiedział, że chciałby pan zagrać z Argentyną, myślę sobie... No, delikatnie mówiąc, prawda? No bo tam były inne możliwości, ale to nie jest łatwa grupa. Nie jest łatwa grupa, ale z drugiej strony
W eliminacjach spotykamy się ciągle z zespołami z Europy. Gramy z Holandią, z Belgią, z Niemcami, z Rosją wcześniej i tak dalej. Graliśmy już z nimi i myślę, że dla higieny psychicznej, dla kibiców fajnie będzie przygotować się do meczu z Argentyną, z Meksykiem, czy nawet z Arabią Saudyjską. I ja jako trener się z tego bardzo cieszę, bo wiem, jakie zadanie przede mną, wyzwanie przede mną, żeby przygotować optymalnie tą drużynę, a z drugiej strony nie mamy żadnych obciążeń, bo czasami jest tak, że w Europie gra z drużyną i ciągle z nimi tak z Anglią. Nie możemy z nimi wygrać. I gdzieś tam psychoza z tyłu głowy jest, że ciągle z nimi możemy wygrać. A jak pomyślisz o Argentynie, okej, okay, no przegraliśmy z nimi w 78, zostali mistrzem świata, ale nie szliśmy karnego. W dzisiejszych przepisach Kempe dostałby czerwoną kartkę i pewno byłoby troszeczkę inaczej. Ale pamiętam, że przed mistrzostwami w Hiszpanii drużyna trenera Piechniczka wygrała z Argentyną, z mistrzami świata wtedy. Także to jest absolutnie mecz, który możemy wygrać i ja w to bardzo głęboko wierzę. Ale zanim zagramy z Argentyną, trzeba jeszcze dobrze zagrać z Meksykiem i z Arabią Saudyjską. No Meksyk będę oglądał właśnie w Orlando w już najbliższym tygodniu, 24. Będą grali z Gwatemalą. No musimy wszystko o przeciwniku wiedzieć, ale przede wszystkim też wyeksponować nasze atuty, a których nam brakuje. No właśnie, ten pierwszy mecz w grupie, mecz z reprezentacją Meksyku, biorąc pod uwagę, że Argentyna się wydaje być absolutnym faworytem. Chyba dobrze, że gramy ten ostatni mecz z reprezentacją Argentyny, ale to na różne sposoby zawsze można rozpatrywać i każdy znajdzie dowody w historii mundiali, że lepiej grać tak albo tak. Tak. Natomiast no, ten mecz z Meksykiem absolutnie kluczowy, mecz, prawda? Mecz klucz. Myślę, że dlatego musimy się optymalnie do tego meczu przygotować. Tak troszkę żartobliwie powiem, że przy okazji losowania w Katarze zostałem poproszony o wywiad dla telewizji meksykańskiej i pytają mnie, co wiem o Meksyku. A ja powiedziałem, że obejrzałem 3 sezony Narcos i wiem, że Sanchez nie zagra. I oczywiście trochę żartów w tym wszystkim było. Meksyk to jest fantastyczni piłkarze, fantastyczna generacja. Generacja, która też za chwilę będzie schodziła z sceny. Zobaczymy, co się stanie tutaj z gwiazdą MLS-u, Chicharito, czy będzie, czy nie będzie. Zobaczymy, co się wydarzy z trenerem, bo też tam różne opinie na ten temat krążą. Ale my musimy przygotowani przede wszystkim na inny sposób grania, bo Meksyk to nie są Niemcy, to nie jest Anglia, to nie jest Francja, to jest zupełnie inny sposób grania i to będzie kluczowy mecz. Na turnieju zawsze jest najważniejszy pierwszy mecz i do tego się meczu chcemy optymalnie przygotować. No ale to, co pan powiedział na temat serialu Narcos, 3 serie, czyli dobrze, no to jeśli chodzi o to rozeznanie, jeśli chodzi o mentalność, to jest dobry materiał tak naprawdę do tego, żeby tak pół żartem, pół serio mówiąc, ale gdzieś tam są rzeczy też prawdziwe, które mogą się przydać właśnie do tego, jak oni mogą reagować w niektórych momentach na placu gry. Przez grupowanie nawet. Tak, to absolutnie prawda. Panie trenerze, to nie jest pana pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych. Nie, lubi pan? Tak, lubi pan Stany Zjednoczone, Chicago, Polaków nas tutaj mieszkających. Tak. Jesteśmy inni? Lepsi, gorsi niż... Nie powiem, że jesteście gorsi, nie powiem, że jesteście lepsi, jesteście normalni. Ja uwielbiam spotykać się z Polakami. Wiem, że wielu z Polaków, którzy tutaj są, dokonywało trudnych wyborów, opuszczając kraj. Czasami byli to, tak jak wczoraj miałem okazję spotkać się z małżeństwem, którzy wyjeżdżały jako studenci i są już tu od 20 lat. Wiadomo, różne są te losy tych waszych tych green card i tak dalej. Nie każdy tą kartę ma i tak dalej. Swoje dramaty przeżywają, ale cieszy mnie to bardzo, że strasznie pielęgnują historię, pielęgnują tradycję i bardzo wspierają reprezentację i z tego jestem dumny, że mam okazję, tam gdzie tylko mogę, to zawsze spotykam się z życzliwością z ich strony, ale też oddaję jak gdyby w drugą stronę to samo. Z każdym porozmawiam, stanę do zdjęcia, bo dla mnie to jest jak gdyby no, satysfakcja, że oni się interesują polską piłką, tak jak samo wczoraj te dzieci małe, z którymi się spotykałem od praktycznie 5-7-latków do 18-latków i każdy tą Polską żyje. Te koszulki, które przedstawiali mi do podpisów, większość była z Lewandowski. Ja mówię sobie, nie znacie innych piłkarzy, tylko Lewandowski. Oni żyją, tym są dumni właśnie, że ich rodak Robert Lewandowski jest taką postacią w światowej piłce. No tak, dobrze pan powiedział o tej zielonej karcie, bo łatwiej dostać czerwoną albo żółtą kartkę na boisku, niż tutaj wywalczyć zieloną. Dramatów na pewno jest dużo, bo
troszkę się orientuję w tych sytuacji i tak dalej. Każdego staram się wesprzeć dobrym słowem, no ale każdy ma swoje życie i sam decyduje o swoim życiu, ale cieszy mnie to, że jest taka duża jak gdyby zażyłość między Polakami tutaj, że wspierają się nawzajem, pomagają sobie. Wiadomo, że większość to, jak to mówią, konstruktorką się zajmuje, jak to mówi Józef Wojciechowski, który też tutaj mieszkał w Stanach. Oczywiście. Miałem okazję dla niego pracować i opowiada mi właśnie o specyfice. Wczoraj miałem okazję spotkać się z naszym Gabrielem Sloniną. Jego tata był lekkoatletą w Tarnowie, świetnie biegał, nawet na Mistrzostwach Europy występował. Też pytałem, co robi tata. Mówi, że właśnie, że pracuje w konstruktorce i jak witałem się wczoraj z ludźmi właśnie na jednej z akademii tutaj w Chicago, to mój szacunek wzbudzało te spracowane ręce. Ja fizycznie musiałem w życiu pracować, bo troszkę miałem to szczęście, że zajmowałem się piłką, ale jak witając się z tymi ludźmi, widziałem, że oni ciężko na to pracują, żeby funkcjonować w tym środowisku i mam olbrzymi szacunek dla nich. Rozumiem, że spotkanie z Gabrielem Słoniną to takie spotkanie po pierwsze dlatego, że no, chcielibyśmy, żeby on jednak zdecydował się w którymś, to jest daleka droga jeszcze, zdecydował się na grę w reprezentacji Polski, bo to jest młody chłopak, dopiero w maju skończył 18 lat, świetne warunki fizyczne. Awansował do pierwszej drużyny Chicago Fire. Pan grał na pozycji bramkarza, prawda? Więc no to... Pokażę panu coś, czego jeszcze światło dzienne nie ujrzało. Wczoraj właśnie spotkanie z... Nie wiem, czy do której, chyba do tamtej kamery, no. Jak pokażę, to będzie widoczne. Nie wiem. To jest właśnie, koszulka z numerem 1 od trenera dla przyszłego bramkarza polskiej reprezentacji? Rozmawiałem z Gabrysiem wczoraj, bardzo sympatyczny człowiek. Powiedziałem mu, że interesuję się jego karierą. Oczywiście on jest młody, musi podjąć decyzję, dla której reprezentacji będzie chciał grać w przyszłości, bo wiadomo, że się wychował tutaj, urodził w Stanach. Jest duże prawdopodobieństwo, że zaprosimy go na zgrupowanie w najbliższym czasie do naszej reprezentacji. Może to będzie reprezentacja U21, może to będzie pierwsza reprezentacja, żeby poznał tą reprezentację, żeby miał okazję zobaczyć, czy on chce być w tej reprezentacji, czy nie. Do niczego go nie namawiałem, nie zmuszałem. Powiedziałem, że jesteś młodym człowiekiem, musisz podjąć decyzję. I mam informację zwrotną, że ojciec jego opowiadał którymś z moich znajomych, że wrócił do domu, ubrał tą koszulkę, był taki dumny z tej koszulki, że chodził w tej koszulce praktycznie przez cały dzień wczoraj. Także, to jest dobra informacja. Dobra informacja. Dzisiaj się z nim będę widział przy okazji meczu z Pucharze. Nie będzie go w kadrze meczowej, ale zobaczymy się na stadionie, tak się umówiliśmy, także jeszcze będzie okazja porozmawiać. Czesław Michniewicz, selekcjoner polskiej reprezentacji w Polskim Radiu Chicago 10.30. Dziękuję za tą wizytę. To, co pan powiedział o tym, że tutaj Polacy trzymają się razem, to w dużej mierze to jest zasługa piłki nożnej i właśnie polskiej reprezentacji, bo to jest ten moment, jak są mecze reprezentacji, to wtedy naprawdę to polskie Chicago zamiera. Jesteśmy tutaj absolutnie na każdym meczu. Tak więc dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to nie nasza, na pewno nie ostatnia rozmowa, dlatego że będziemy się widzieć w Nowym Jorku, w New Jersey, w Nowym Jorku, także być może nawet zagramy w tym meczu, tak? PZPN kontra... Swojego udziału nie planuję, może będę coachingował z boku, także... No to ja się zgłaszam tam na 5 minut do gry. Okej, zapraszam. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Polskie Radio Chicago 10.30. Czesław Michniewicz był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.